Drodzy Państwo, dobry wieczór, może nawet dzień dobry. Już jest dosyć jasno, bo jestem przyzwyczajony do tych poprzednich zimowych miesięcy. Nazywam się Maciej Libich. Mam wielką przyjemność przywitać Państwa na spotkaniu poświęconym niezwykle ciekawej, ale też enigmatycznej i dość krótkiej powieści Maurice'a Blanchota. Nazywa się ona Wyrok śmierci i została wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy w tłumaczeniu pani Anny Wasilewskiej. Pani Anna Wasilewska będzie moją pierwszą rozmówczynią dzisiaj. Jest również redaktorką literatury na świecie, tłumaczką takich pisarzy jak Italo Calvino albo Umberto Eco. Jest również laureatką Nagrody Literackiej Gdynia za przekład. Moim drugim rozmówcą będzie pan Tomasz Swoboda. Dzień dobry. Jest to nauczyciel akademicki, tłumacz, przepraszam, krytyk przekładu, a także autor świetnej książki Historię oka, w której między innymi pisał o Maurice'ie Blanchocie. Drodzy Państwo, jedna sprawa, zanim przejdziemy dalej. Zachęcam jak najserdeczniej do zadawania pytań w dalszej części tego spotkania. Proszę je zostawiać nam w komentarzach na Facebooku. Z dużą radością na wszystko odpowiemy. I zanim zacznę przepytywanie moje, chciałbym poprosić panią Annę Wasilewską o lekturę krótkiego fragmentu Wyroku śmierci. Myślę, że to nam bardzo pomoże w dalszej rozmowie. Mam nadzieję, że to państwa raczej zachęci niż zniechęci, ponieważ jest to jeden z niewielu fragmentów, w których naprawdę się coś dzieje i nawet kończy się atakiem furii. Leżałem wyciągnięty na łóżku. Musiało już być ciemno. Wewnątrz, jak mi się wydaje, było jeszcze trochę światła, ale mogło ono pochodzić z ulicy, bo zasłony nie były zaciągnięte. Osoba, która weszła, stanęła na środku pokoju. Chciałem napisać, że przypominała posąg, ponieważ zwrócona w stronę okna i zastygła w bezruchu, miała w sobie coś posągowego. Kamień nie był jednak jej żywiołem. Jej naturą był raczej strach. Nie strach szalony czy bezmierny, ale coś, co można wyrazić w następujących słowach. Wydarzyło się coś nienaprawialnego. Widziałem raz wiewiórkę, która dała się złapać do klatki zawieszonej na drzewie. Przeskoczyła przez próg wesoło, z życiowym impetem, ale zaledwie znalazła się na deskach podłogi i drzwiczki zatrzasnęły się z lekkim odgłosem, to wprawdzie nie stała jej się krzywda i ona nadal była swobodna w obszernej klatce z zapasem łupin, lecz znieruchomiała w pół skoku, jakby dotknięta paraliżem, przeszyta pewnością, że została złowiona w pułapkę. Co dziwne, nie patrzyła w moim kierunku ani w żadną inną stronę. Mogłem przypuszczać, że szuka skąpego światła padającego z okna, że przyszła tylko dla tej końcówki dnia, która ją urzeka, wspiera i paraliżuje. Ale tak znikoma jasność zapewne nie mogła razić jej oczu. I skoro ona już weszła, powodowana jakimś niezrozumiałym impulsem, pozostawało jej tylko tyle siły, żeby stać bez ruchu w pokoju, żeby się nie ulotnić. Byłem, tak mi się wydaje, dosyć spokojny. Mógłbym dużo powiedzieć o odniesionym wrażeniu, ale jest ono takie samo jak teraz, gdy patrzę na tę osobę od tyłu, kiedy stoi o kilka kroków od okna, tuż przed stołem. Godzina jest prawie ta sama. Ona weszła i podchodzi. Inny jest pokój. Widząc ją taką, co dzisiaj nie jest już zaskoczeniem, doznaję znacznie silniejszych emocji. Odczuwam zawrót głowy i zagubienie, jakich wtedy nie doświadczałem, ale też pewien chłód, dziwny ucisk w sercu i chciałbym ją ubłagać, żeby się cofnęła i została za drzwiami, a wtedy ja także zdołam wyjść. Ale takie są reguły gry i nie sposób się od nich uwolnić. Kiedy tylko powstaje taka myśl, trzeba podążać za nią do końca. Wtedy, jak sądzę, zwróciłem uwagę tylko na jedno. Miała na sobie czarny kostium i była bez kapelusza. W tamtym czasie zdarzało się to rzadziej niż dzisiaj. Dostrzegałem jej włosy, które wydały mi się dużo dłuższe niż wtedy noszono, a jej pochylona głowa sprawiała wrażenie, że ktoś się uderzył albo że ona się tego spodziewa. To, co dalej nastąpiło, pokazuje, jak bardzo wyszła poza zwykły porządek rzeczy. Odwracając się, potrąciła stół, który narobił hałasu. Wystraszona zareagowała
zawołała chichotem i umknęła z szybkością strzały. Dalej wszystko się rozmywa. Przypuszczam, że ten krzyk wyprowadził mnie z równowagi. Widząc, że ona rzuca się do ucieczki, poczułem, jak budzi się we mnie instynkt drapieżcy. Dopadłem ją jej przy schodach, schwyciłem w pół i dowlokłem do łóżka, na które padła. Mój gniew, jeden z rzadkich ataków, jakie miałem od jakże popędliwego dzieciństwa, nie miał granic. Sam nie wiem, skąd brała się ta gwałtowność. W tamtej chwili byłbym zdolny do wszystkiego. Mogłem jej złamać rękę, rozbić głowę albo samemu bić głową o mur, bo ta furia nie była, jak myślę, zwrócona konkretnie przeciwko niej. Była to energia bez określonego celu, podobna podmuchowi po trzęsieniu ziemi, który przewraca żywe istoty. Ten podmuch dosięgnął także i mnie i stałem się czymś na kształt nawałnicy, która roztrzaskuje góry i budzi sztorm na morzu. Zgubiłem mikrofon. Bardzo dziękuję za ten fragment. Zaciekawiło mnie to, co pani powiedziała o tym, że to jeden z niewielu, gdzie coś się dzieje. Na pewno będę miał to w pamięci. Zanim jednak się dobierzemy do tego wyroku śmierci i do tego, co jest w środku tej książki, pomyślałem, że to spotkanie możemy też potraktować jako dobrą okazję, żeby albo sobie o Blanchocie przypomnieć, albo się z nim poznać po raz pierwszy. I dlatego chciałbym Państwa poprosić o to, żebyśmy porozmawiali chwilę o to w ogóle, kim jest Blanchot, żebyśmy omówili sobie pokrótce jego twórczość literacką, filozoficzną i może jakieś takie wyróżniki tej twórczości, takie najbardziej charakterystyczne cechy. Może zaczniemy od Pani. Blanchot bardzo długo opatrywał swoje książki wyłącznie takim oto zdaniem, nawet zrobiłam sobie zdjęcie zdania, które wzięłam z jego jednej najsłynniejszych książek, L'espace littéraire, czyli przestrzeń literacka, która istnieje po polsku. I Blanchot, który był człowiekiem niezwykle dyskretnym, usunął się w cień po dwóch bardzo burzliwych epizodach politycznych w swoim życiu i epizodach, które sytuowały go na dwóch zupełnie przeciwnych biegunach, ale o tym może za chwilę. Nie pozwalał się fotografować. Po 1968 roku tylko 4 zdjęcia były w obiegu. Zaszył się na południu Francji, a swoje książki opatrywał tylko takim dwuwierszem. Maurice Blanchot, powieściopisarz i krytyk, urodził się w 1907 roku. Jego życie jest całkowicie poświęcone do literaturze i milczeniu jej właściwemu. Ale ponieważ jest to pisarz, który pisał głównie o śmierci, czy też śmierć jest taką figurą retoryczną występującą we wszystkich jego książkach, to jak przystało na pisarza, który pisze o śmierci, żył bardzo długo. Żył 96 lat, zmarł dopiero w roku 2003. I jest jednym z tych, jest francuskim pisarzem, eseistą i myślicielem, jednym z tych wielkich samotników literatury XX wieku, który wywarł znaczący wpływ nie tylko na rozwój powieści, ale także krytyki i filozofii. Nie jest aż tak bardzo w Polsce nieznany, ponieważ jest to jego już chyba 5. książka, nie licząc 2 zeszytów literatury na świecie. Jeden to był 96 rok, już całkowicie wyczerpany, niedostępny, a drugi to jest monograficzny numer, a numer kolejny, który nastąpił powrót do Blanchota i w którym znalazły się też teksty opisujące jego polityczną karierę i rozmaite zwroty, ukazał się 3 lata temu i jest numerem właściwie poświęconym śmierci, a Blanchot jest jednym z bohaterów tego numeru. Blanchot urodził się, oprócz tego po polsku jest już wspomniana wyżej przestrzeń literacka, jest Tomasz Mroczny, którego połowa ukazała się w tym pierwszym numerze, razem ze sławnym krótkim récit, czyli
prozę krótką, Szaleństwo dnia w przekładzie Andrzeja Sosnowskiego. Nie licząc rozproszonych różnych tekstów krytycznych, które się ukazywały nie tylko w literaturze na świecie. No i to jest kolejna pozycja tego pisarza. Może spośród jego prozy, spośród jego książek prozatorskich, dosyć niezwykła, ponieważ właściwie jednoznaczny nawiązuje do różnych wątków autobiograficznych Blanchota. A ten jego biogram wyglądał w ten sposób, że urodził się w zamożnej rodzinie w Coin jako najmłodsze z czworga dzieci. Studiował fizykę i germanistykę w Strasburgu, gdzie poznał Emanuela Levinasa, swojego przyjaciela, jednego chyba, czy jedynego, z którym mówili sobie po imieniu, ponieważ Levinas jednak utrzymywał niezwykły dystans. W 30 roku otrzymał dyplom na Sorbonie, ale jednocześnie studiował też medycynę w szpitalu Sainte-Anne, gdzie specjalizował się w neurologii i psychiatrii. W tamtym czasie, na początku lat 30., nawiązał współpracę z gazetami i pismami skrajnej prawicy, skrajnej, nacjonalistycznej i antyniemieckiej jednocześnie prawicy. Publikował artykuły w rozmaitych w prasie tej orientacji, między innymi Ozykut i L'Insurger. I w roku 1938, czyli to jest taka graniczna dla niego data, w 1937-1938, w którym rozgrywają się opowiedziane z perspektywy 10 lat wypadki w roku śmierci, porzucił dziennikarstwo polityczne na rzecz krytyki literackiej. Oskarżany był później o kolaborację i faszyzm, ale jego publicystyka miała charakter wyraźnie antyhitlerowski, ale nie była też wolna od różnych akcentów antysemickich, co mu zresztą później wypominano. Był oskarżany, ale nie skarżył się, zdaje się, z taką czynną kolaboracją. W roku 40 nastąpiło też spotkanie, które było ogromnie dla niego ważne. Poznał Georges Bataille'a. Patrzę tutaj na Tomka Swobodę, bo Georges Bataille jest jednym z bohaterów książki Historie oka. I też była to znajomość niezwykle ważna dla Bataille'a. Wtedy zaczął pisać, porzucił publicystykę na rzecz pisania, wydał parę powieści, między innymi Tomasza Mrocznego, od którego zaczął swoją karierę powieściopisarską. I o 9 latach okroił Tomasza Mrocznego o 2/3 i wydał skróconą wersję. Tę skróconą wersję mamy po polsku. Podczas wojny wstąpił do ruchu oporu, a w 1944 roku uniknął egzekucji pod ścianą własnego domu. Po wojnie był bardzo czynną postacią życia literackiego. Publikował między innymi w Temps Moderne, w La Nouvelle Revue Française, a w 1946 roku opuścił Paryż i osiadł na Lazurowym Wybrzeżu. Poświęcił się już wyłącznie literaturze i właściwie wtedy się zaczął jego okres eseistyczny i zaczął też pisać, pozostając w zgodzie z wypowiedzianym przez siebie zdaniem: pisanie jest po trosze umieraniem. Ale w 1957 roku wrócił do Paryża i zaangażował się w protesty przeciwko wojnie w Algierii, podpisując słynny manifest 121, a potem, wiele lat później, uczestniczył w wydarzeniach maja 1968 roku,
i biorąc udział w manifestacjach, wydając broszury. Co to przejście z pozycji skrajnej prawicy na pozycję skrajnej lewicy budziło ogromne zdumienie, ale można sobie to wytłumaczyć tak, że właściwie z takim samym impetem przeszedł na przeciwną stronę, że tutaj liczy się pewnie też i temperament, a też i poglądy, w których zmierzał w stronę, których chyba nie zmienił do końca tak bardzo, natomiast zmierzał do czegoś, co by było rewolucją. I myślę, że maj 68 roku nie do końca go usatysfakcjonował, ponieważ rewolucji, oprócz rewolucji obyczajowej, nie było. Wycofał się znowu na południe Francji. Poznał też bardzo ważne postaci dla siebie, które jednocześnie są bardzo ważnymi postaciami dla życia intelektualnego Francji, czyli Foucaulta, Deleuze'a, Barthes'a i Derrida. Jego twórczość można podzielić na takie trzy etapy. Pierwsza to są właśnie te powieści. Druga to jest część eseistyczna, z których najsłynniejsze to są tytuły Jak literatura jest możliwa. Ja będę podawała tytuły po polsku. Czy Przestrzeń literacka, czy niekończąca się rozmowa, czy Le Livre à venir, czyli Książka przyszłości. Pisał też o pisarzach, którzy spełniali jego wyobrażenie o tym, czym jest literatura. I do tych jego ulubionych pisarzy należał Mallarmé, Lautréamont, Kafka, ale także i Hölderlin, i Mann, i bardzo wielu innych. Może to tytułem wstępu. Tak, to dużo ciekawych wątków tutaj jest do złapania. Myślę, czy on się tymi symbolistami jakoś inspirował, czy widać wpływ symbolistów na jego pisanie? Nie jestem do końca pewna. W każdym razie on dopatrywał się u nich tego, co było dla niego ważne, to znaczy pewnego rodzaju, pewien sposób pojmowania języka. Że język nie opisuje rzeczywistości poznawalnej, widzialnej, namacalnej, tylko prowadzi do czegoś innego. Według Blanchota to jest jedyny sposób do nawiązania kontaktu, więzi z bytem. Można mówić o metafizyce, o pewnej metafizyce Blanchota, metafizyce całkowicie wyzbytej Boga, ale jest to niewątpliwie metafizyka. Stąd to wyobrażenie o języku, który ma być autentyczny, czyli ma i ma prowadzić właśnie, ma, bez którego człowiek właściwie nie jest w pełni osobą ludzką, no tak bym powiedziała, że interesowało go coś, co on nazywał literaturą autentyczną. To znaczy, że dzieło literackie traktuje się jako swego rodzaju pochodną doświadczenia wewnętrznego, którego nie sposób doświadczyć czy zaznać w sposób empiryczny. I drogą do tego doświadczenia wewnętrznego to jest język, a jednocześnie pozwala zaznać tego, czym jest nicość, milczenie, umieranie. A język jednocześnie też musi być traktowany jako coś autentycznego, to znaczy też trzeba wygrać jego paradoksalną funkcję, bo paradoksalna funkcja języka polega na tym, że język, przywołując rzeczy z niebytu, przywołuje ich nieobecność. W momencie, kiedy coś nazywamy, to znika. Język odsyła do świata rzeczy, ale jednocześnie je
unicestwia staje się domeną sprzeczności i dwuznaczności. I zresztą sfera znaczenia nie wyczerpuje całej władzy języka, bo gdyby tak było, to każda poezja byłaby doskonale przetłumaczalna, a przecież tak nie jest. A świat bez języka byłby skazany na absurd, odcięty od źródeł bytu. Zresztą z takim stosunkiem do języka i z takim stosunkiem do literatury Blanchot uważał, że samotność nie jest wcale źródłem rozpaczy, jest warunkiem człowieczeństwa, a zatem tego, co wprowadza człowieka w kontakt z bytem i ujawnia głębię ludzkiego bytowania. A śmierć pojmował zupełnie odwrotnie niż egzystencjaliści, którzy przecież byli mu współcześni, on przewędrował przez całe stulecie. I dla egzystencjalistów śmierć była źródłem trwogi i rozpaczy, a według Blanchota bez śmierci wszystko pogrążyłoby się w absurdzie i nicości. Życie jest umieraniem, ale to umieranie nie jest niczym przerażającym. To jest taki negatyw trochę. Chciałbym spytać, bo zahaczamy już właściwie o sam wyrok śmierci i zaraz bardzo bym chciał do niego przejść, ale jeszcze chciałbym spytać wcześniej o to, jak to wszystko, jak ten cały system ontologiczny, o którym pani mówi, przejawia się w języku tych pism Blanchota, bo sam wyrok śmierci jest niezwykle skondensowany, minimalistyczny, zbity. Może pomówmy chwilę właśnie o tym, jak stylistycznie Blanchot realizuje to w swoich pismach. To jest język niezwykle ascetyczny, niezwykle, nazwał to bardzo celnie Cezary Rowiński, który jest autorem doskonałego tekstu w tym pierwszym numerze Literatury na świecie poświęconym Blanchotowi, że jest to język protokolarny. Jest to język zresztą pozornie bardzo przejrzysty, ale w gruncie rzeczy prowadzi do takiej wizji tej opisywanej rzeczywistości językowej, która jest jakimś labiryntem, czymś kompletnie nieprzeniknionym, niepoznawalnym. Błądzimy też przez meandry tej składni, która sobie biegnie bardzo niepokornie, co jest też bardzo charakterystyczne dla niego. Bardzo lubi zaimki, których z kolei polszczyzna nie lubi. Co czasami się przekłada na różne dwuznaczne bardzo figury, z którymi trudno sobie poradzić. Ale muszę od razu powiedzieć, że w stosunku do Tomasza Mrocznego to wyrok śmierci był strasznie łatwą powieścią do tłumaczenia. To nie ma porównania. Tomasz Mroczny wprowadza nas w gąszcz absolutnie nie... Nie wiemy, kto mówi, co robi, gdzie. Jest nieprawdopodobnie gęstą, zagmatwaną prozą, a w wyroku śmierci mamy już pozory jakiegoś świata rzeczywistego. W Tomaszu Mrocznym nie. Mamy właściwie tylko las, parę wyznaczników. Las, ocean, który przecież jest też taką figurą nieskończoności. Las, jakiś pokój, potem bezkresne pola, figurę umierającej dziewczyny, która jednocześnie jest figurą samego pisania, no bo przecież pisanie też jest umieraniem. To umieranie jest procesem, który został wypreparowany z innych elementów, które składają się na życie
na życie ludzkie, zakotwiczone w jakiejś rzeczywistości, w jakiejś zewnętrzności. Trzeba też powiedzieć, że Blanchot w swoich powieściach był może najbardziej radykalny w prozie francuskiej, a w sposób najbardziej radykalny zerwał z tradycyjną narracją. No właśnie o to też chciałem spytać, bo wspominaliśmy tutaj o Bataille'u i pomyślałem, że gdzie w ogóle by szukać jakichś powiązań między Blanchot a towarzyszami literackimi jego? Nie, może... Tak rozgrzewając się tutaj trochę przed spotkaniem, właśnie za nią wszczęliśmy dyskusję o podobieństwach i różnicach w pojmowaniu doświadczenia wewnętrznego przez Bataille'a i Blanchota. To ich spotkanie chyba w roku 1940, jeśli się nie mylę, było ważne dla jednego i dla drugiego na rozmaitych płaszczyznach, włącznie z tym, że chyba Blanchot wdał się w romans z ówczesną towarzyszką Bataille'a, Denise Rollin, z tego, co mi się wydaje, ale to anegdotycznie. Natomiast no ich na pewno połączyło to, co łączyło Blanchota z pisarzami, o których pisał. To znaczy, tak jak zapytałeś właśnie o ten stosunek jakby Blanchota do symbolizmu, czy coś jest pokrewnego, tak? Powiedzmy, gdybyśmy się zastanowili między Rilkem a Blanchotem. No to są zupełnie różne poetyki oczywiście, ale to co było dla Blanchota najistotniejsze w ogóle w literaturze, jakby dla mnie Blanchot przede wszystkim jest świetnym pisarzem oczywiście, ale wielkim czytelnikiem przede wszystkim. I to dla niego było istotne po prostu jakby nie tyle to, jak kto pisze, tylko jakby taki stosunek do samej literatury i do języka, nie? Który przejawia się oczywiście w tekście. I on mówił choćby o tym, że jakby pisarz, który pisze dla publiczności, jest stracony dla literatury. Nie? I zresztą często o tym dyskutuję tam ze studentami chociażby, tak? O takim pojmowaniu literatury. No tak, ale przecież to dla kogoś trzeba pisać, dla ktoś to musi czytać i tak dalej, i tak dalej. Nie? Oczywiście, że tak, tylko że jakby no, w samym tekście da się wyczuć, tak, to czy ktoś pisze dla publiczności, czy ktoś pisze, bo pisze, czy ma ten przymus pisania, o którym właśnie mówił Blanchot, tak, imperatyw pisania. I to go z Bataille'em połączyło właśnie. Tak, to znaczy oni w bardzo podobny sposób pojmowali literaturę, czy też pisanie w ogóle mówiąc szerzej, w tym sensie też, że obaj trochę pisali takiej prozy fikcjonalnej, no trochę, bo Blanchot wcale tak dużo nie napisał, prawda, tych tekstów, czy to powieści, czy właśnie opowiadań. Bataille też tam w sumie parę. Obaj byli krytykami literackimi, bardzo biegłymi, filozofami w gruncie rzeczy, ale cały czas chodziło właśnie o literaturę. I to zdanie, które Ania przytoczyła na początku, ta autodefinicja, właściwie autoportret króciutki Blanchota, można by w dużej mierze odnieść też do Bataille'a. To znaczy, to jest taka egzystencja, która oddała się literaturze. No może to życie Bataille'a, bo ta biografia była trochę bardziej burzliwa, ale jednak to pojmowanie literatury było podobne. Okej. Może w takim razie powoli się będziemy zagłębiać w wyrok śmierci i spróbujmy o nim pomówić. Dla mnie to na pewno nie będzie łatwe i przyznam, że to było wyzwanie, ta powieść, ale tym lepiej, będziemy mieli o czym rozmawiać teraz. Albo nie właśnie. Albo i nie, albo będziemy musieli milczeć sromotnie. Oczywiście. Może zacznijmy od takiej prostej rekonstrukcji strukturalno-fabularnej, to znaczy powieść, krótka powieść właściwie, czy powieść to dobre słowo, jest podzielona na dwie części. Pierwsza, no właśnie może pozwolę Państwu to zrobić, nie będę się za to zabierał. Spróbujmy je po prostu zrekonstruować, opowiedzmy o czym to jest. Mimo tych trudności zrozumiałych, o których Pani wspominała na początku. Narrator, chyba jest narrator. Przynajmniej tyle. Przywołuje wypadki, które się stały jego udziałem w 1938 roku. Pisze to z perspektywy wielu lat, bo książka została wydana w 1948 roku. I opisuje swoje związki z czterema kobietami, tak żeby
Przynajmniej miała to pozory jakiegoś realizmu. A, i te cztery kobiety mierzą się wprost albo w sposób zapośredniczony ze śmiercią. A, pierwsza część tego dyptyku to jest historia umierania bohaterki, która ma tylko jedną literę J. A, i która jest związana z narratorem. I ten narrator, podobnie jak sam Blanchot, jest paryskim dziennikarzem zajmującym się polityką zagraniczną. A ponieważ jest słabego zdrowia, ma kłopoty ze zdrowiem, to we wrześniu przebywa w sanatorium, w fikcyjnym sanatorium w Arcachon, niedaleko granicy z Hiszpanią. A wiadomo, że w tym samym czasie, kiedy się rozgrywają opisywane wypadki, Blanchot przebywał w sanatorium nieopodal Biarritz w Combes-les-Bains. I 22 września, kiedy jego umierająca przyjaciółka J przebywa w Paryżu i podpisuje gwarancję dla lekarza, który przepisał jej bardzo ryzykowną terapię, to jednocześnie ta data zbiega się z datą historyczną, mianowicie zakończonego impasem spotkania polityków, czyli spotkania Hitlera i Chamberlaina w Bad Godesberg. 7 dni później doszło do podpisania słynnego układu, który pozbawił Czechosłowację 40% jej terytorium. Narrator wraca do Paryża 11 października, kiedy J, uznana za zmarłą, nagle niespodziewanie odżywa i umiera 2 dni później, 13 października. Pisze Blanchot i cała ta pierwsza część jest, właściwie ma pozory prawie prozy realistycznej, prawie prozy naturalistycznej, gdzie z wszystkimi szczegółami opisuje proces odchodzenia J, proces umierania. Bo przecież można pisać tylko o umieraniu, śmierci nikt nie doświadczył. I nikt nie doświadczy, bo doświadczamy tylko umierania. I tutaj zastawia Blanchot pułapkę na czytelnika, ponieważ odtwarzając te wszystkie wypadki z pamięci i częściowo z notatnika pisze, jest tam pewien tylko jednej daty, daty 13 października. A 13 października 1938 roku. Tymczasem jeden z jego biografów, Christophe Bidon, zresztą fragment tej biografii znalazł się w tym wspomnianym numerze Literatury na świecie, który próbuje rozszyfrować wszystkie tropy, którymi podąża narrator i te tropy, które prowadzą do biografii Blanchota. I mówi, że właściwie ta data jest aktem jawnej prowokacji czytelnika. I dlaczego ten narrator zapowiada, że będę pisał swobodnie i pewien, że ta opowieść dotyczy tylko mnie. I mówi dziś rano, a jest 8 października. Otóż 8 października nie należał do środy. To nie była środa 1938 roku, lecz 1937 roku. I idąc tym tropem, Christophe Bidon odtwarza trochę biografię Blanchota, który w sposób zakamuflowany pisze o swoim związku z J, którą była sekretarz redakcji pisma, w którym on pracował, a później został jego redaktorem naczelnym, L'Insurgé, która umarła na suchoty.
I Blanchot pisze dwa krótkie teksty tego roku i roku następnego o zmarłej przyjaciółce. W tym samym roku przestaje już podpisywać jakiekolwiek pisma związane z prawicą, kończy prowadzenie kroniki politycznej, odsuwa się od polityki. Druga część jest kompletnie już inna. Już mamy takie wyznaczniki znane z chociażby z Tomasza Mrocznego, a zatem duszna atmosfera, wszystko odbywa się w jakichś zamkniętych pomieszczeniach, pokoje hotelowe, noc, ciemne ulice. Właściwie te trzy postaci, które nakładają się na siebie i to wszystko tworzy taką aurę narastającej grozy, wszechogarniającej trwogi, emanuje magią i wsobnym światłem i ta składnia staje się coraz bardziej meandryczna, coraz bardziej zapętlona. Także nic już w tej drugiej części nie jest pewne. Chciałabym jeszcze może powiedzieć o tym, że sam tytuł Arrêt de mort no jest swego rodzaju idiomem. Znaczy naprawdę wyrok śmierci, ale jednocześnie słowo arrêt ma bardzo wiele znaczeń. Tutaj tłumacz musi wybierać, bo niewątpliwie chodzi o wyrok śmierci, którym każdy nas żyje, a potem się okazuje, że wyrok śmierci to także samo jest. Są orzeczenia lekarskie. On też się odwołuje do swojego epizodu z młodości. Ale słowo arrêt to jest tak samo postój, przystanek, przerwa, ustanie, a więc życie jako postój śmierci, bo przecież życie jest tylko odwlekaną agonią, jest tylko odwlekaną śmiercią. Nawet bym powiedział, że więcej. Tutaj na 26 i 7 stronie są takie dwa momenty, które jakby odwracają ten cały porządek. Nawet nie tyle tego, że życie jest dążeniem ku śmierci, tylko że właściwie, zresztą nie, może to przeczytam po prostu. Kiedy Jod dostaje zastrzyki, Blanchot pisze, to nagłe złagodzenie choroby wyniszczyło ją tak bardzo, że już po kilku zastrzykach, dwóch lub trzech, z osoby żywej i prawie normalnej, która wstawała i wychodziła, popadła w stan wyczerpania, który uczynił z niej konającą. Czyli jakby pęd ku życiu właściwie ją zabija. I potem ona sama mówi do lekarza, swoją drogą ci lekarze, a zaraz też może o nich pomówimy, mówi do lekarza, jeśli mnie pan nie zabije, będzie pan mordercą. Tak? Jakby to jest chyba jakiś zupełnie inny porządek śmierci niż w takim naturalnym rozumieniu. No to jest, no, to umieranie jest dziwne w ogóle u Blanchota. On jest, nie wiem, można to trochę czytać w ogóle, bo Ania wspomniałaś o tym, że tam mamy taką prawie realistyczną prozę, nie? A ja bym powiedział, że to jest też taka proza prawie fantastyczna jednocześnie, no bo ona praktycznie umiera, tak? Potem mamy do czynienia prawie takie z zmartwychwstaniem, są te motywy jakiegoś odlewów pośmiertnych, przedśmiertnych, tych dłoni. Tam w ogóle nie wiem, czy to można to oczywiście rozmaicie czytać, ale to można czytać jako trochę. Ja to czasami czytałem w ogóle nic nie rozumiejąc w ogóle z tego tekstu, jako tekst poetycki w gruncie rzeczy. Nie? W sensie, że słucham tej prozy, która mam wrażenie celowo się gdzieś tam rozlewa. I można z tego kpić trochę. Skądinąd w 2015 roku ukazała się książka we Francji dwóch autorów pod tytułem Blanchot l'Obscur. Czyli tak jak mamy Thomas l'Obscur, Tomasz Mroczny, to jest Blanchot Mroczny. I to jest taki rodzaj pamfletu właściwie, w którym obaj autorzy pokazują, że ten Blanchot po prostu bełkocze kompletnie. W ogóle nie można zrozumieć, o co mu chodzi. Nie? I
I może on czasami sprawiać takie wrażenie, tak? Ale czasami nie. I można to czytać w sposób poważniejszy. Tak? Zresztą właśnie, może tam chodzi o coś innego, może tam chodzi... Jest też taka lektura chociażby Wyroku śmierci właśnie, którą zrobił Leslie Hill, który przez wiele lat zajmował się Blanchotem. I chyba w tej książce Blanchot Extreme Contemporary proponuje taką alegoryczną lekturę w ogóle Wyroku śmierci, że tak naprawdę trzeba to czytać jako zawoalowaną opowieść właśnie o układach monachijskich, nie? Znaczy, że tam jest jakaś nadzieja, śmierć, umieranie i to wszystko gdzieś jakoś tam poskładał i że to jakoś tam wyszło. Nie? Gdzieś tam jest jeszcze lektura mówiąca o tym, że właściwie to jest taka opowieść o tym lewinasowskim Ilia. Nie? Że to jest to bycie, coś, istnienie samo w sobie. Skądinąd to jest ciekawy pomysł, bo Lewinas, który tak jak Ania powiedziała, no, to była wielka przyjaźń już od lat 20. Blanchota z Lewinasem. I Lewinas akurat pierwszy raz tego pojęcia w sensie filozoficznym Ilia użył w odniesieniu do tekstu Edgara Allana Poe, Ligeia, który jest bardzo podobny w gruncie rzeczy, jeśli tak streścimy, do Wyroku śmierci. Tam też mamy kobietę, która umiera, a zmartwychwstanie i inna umiera, wchodzi w jej rolę. Potem te inne kobiety tu wchodzą w tamtą rolę, tak to się wszystko miesza. Nie wiem, no różnie to sobie można czytać. Najlepiej parę razy, bo to jest krótkie. No tak, to znaczy, bo powiedziałeś o tym bełkocie, prawda, że to byłoby takie bełkotliwe i nie wiem, może tak, ale z drugiej strony są takie obsesyjnie powracające motywy, na przykład ci lekarze mi się bardzo rzucili w oczy. Tam jest cały czas jakiś lekarz albo kilku, którzy chodzą i mówią, pan umrze za 3 tygodnie, pani to już powinna nie żyć od 7 lat, pani żyje na kredyt. No jakby to jest trochę chyba za dużo tych powtórzeń, żeby można było uznać to za czysty chaos, prawda? Tak, chociaż w bardzo podobny sposób o lekarzach Proust pisze akurat, znaczy naśmiewając się właśnie z ich takich pseudokompetencji właśnie. Lekarz albo przepisuje jakąś niedorzeczną dietę przeważnie u Prousta, albo się dziwi, że ktoś przeżył, na kogo on właśnie wydał wyrok śmierci i tak dalej. Tam są podobne akurat motywy, ale jeśli chodzi o takie leitmotywy właśnie, to lekarze jasne, ale jakbyśmy przeczytali inne teksty właśnie fikcjonalne Blanchota, to nie wiem, czy jest taki, w którym ktoś nie choruje ciężko. Nie? Znaczy tam główny bohater prawie zawsze jest chory, na progu śmierci. Tak? I ci inni bohaterowie też ciężko chorzy. I sam Blanchot zresztą, właściwie tak jak pisze się o jego biografii, to on przez całe życie był ciężko chory. Ale chyba, nie wiem, czy znalazłaś ani informacji o tym, na co on chorował. Bo chyba to nie jest takie jasne. On też na suchoty. Też na suchoty. Też na suchoty. No właśnie, ale przez astma, 70 suchoty, lat, nie? No ale gwarancją długowieczności była jego fascynacja śmiercią i umieraniem. Umierał bardzo długo. Wczoraj na samobójstwo chorował i tak długo też żył, nie? Okej, ale używamy i znowu użyliśmy słowa fikcja w przypadku Blanchot i to jest jakieś takie zwodnicze dosyć, bo przecież śledziliśmy te wszystkie tropy biograficzne, które niewątpliwie tam są. Jakby niewiele wiemy, ale jednak potrafimy odkodować pewne rzeczy. No, ale fakt to też nie jest, prawda? Tak jakby Blanchot trochę pokazuje, że tych faktów nie sposób transponować do fikcji, ale z drugiej strony to w ogóle wcale nie jest fikcja, tylko coś w rodzaju takiej, nie wiem, takiej kryptonimowanej autobiografii. To jakiś taki bardzo dziwny splot, prawda? Ale to chyba tylko w tej książce, bo... No, ale przecież Szaleństwo dnia to jest jeszcze bardziej też, autobiograficzne. Tak, nie? To chyba tak. W odniesieniu do Szaleństwa dnia właśnie Bidon chyba napisał, że to jest taka autobiografia oblique. Czyli ukośna, autobiografia taka, ukośna nie? Tak. Taka no właśnie trochę jest, bo to nie jest jakby autofikcja w takim rozumieniu postmodernistycznym, nie? Tylko jakieś takie coś dziwnego, jakiś taki ślad życia, jakieś piętno odciśnięte na tekście, a w ogóle nad całością unosi się cień Kawki, nie? Który się pojawia zresztą w tekście, tam razem z tymi motywami, że napisałem o tym już kiedyś, ale spaliłem, prawda? Tak. Potem to skróciłem, potem próbowałem na nowo. Nie? No, i zresztą to, tak jak Blanchot pisał o Kawce, to też pisał właściwie, że to pisanie Kawki jest takim pisaniem właśnie trochę autobiograficznym w gruncie rzeczy, chociaż tam nigdzie oczywiście nie ma u Kawki tego ja autobiograficznego, ale jednocześnie jak Blanchot używa tego kluczowego dla siebie w krytyce pojęcia neutrum,
Nie? To ono właśnie odnosi się do takiego dziwnego statusu tego, kto opowiada, albo tego, o kim się opowiada. Nie? Znaczy, że on jest, nie jest mną, ale jednocześnie no, trudno sobie wyobrazić tę postać beze mnie. Nie? To chyba było w ogóle coś, co zżerało strasznie myśli tych dwudziestowiecznych francuskich filozofów, prawda? Z tym Kafką to oczywiście jest trafne, szczególnie, że on się tu pojawia wprost zupełnie. I to zdanie, które ja cytowałem, jeśli mnie pan nie zabije, będzie pan mordercą, potem Blanchot kontynuuje, jak przekonałem się potem, analogiczną wypowiedź przypisywano Kafce. więc patronat Kafki tutaj na pewno jest. I może coś z Kafki jest ta fascynacja, jest ten tłum kobiet w tej powieści, prawda? A przecież mężczyźni tutaj w ogóle nie istnieją właściwie. Znaczy istnieją, nawet chyba ze dwóch jest wymienionych z imienia, ale nie mają kompletnie żadnego znaczenia dla tej powieści. A kobiet jest dużo i one zaludniają tę powieść, ale z drugiej strony nie są nazywane z imienia. Niby są, ale potem już tylko jest ta pierwsza literka ich imienia albo nazwiska, właściwie nie wiem. A J jest chyba J przez całą... J jest J, ale te kolejne kobiety... Tak, już są nazwane. Są nazwane. Jest Natalie, potem... jest Colette, jest tak. Simone. Ja chciałem państwa zapytać o to, skąd tak ogromna rola kobiet u Blanchot? Dlaczego ci mężczyźni są tak zmarginalizowani straszliwie? No, jeżeli poprzestaniemy wyłącznie na tropach biograficznych, no to Christophe Bidon mówi, że ta książka też jest poświadczeniem przyjaźni. Przyjaźni z Georgesem Bataillem, ponieważ być może, dlatego zresztą przesunął swoją narrację o rok w stosunku do rzeczywistych wypadków, ponieważ nie jest wykluczone, że śmierć J przywołuje też śmierć kochanki Bataille'a, pisarki Colette Peignot, która pisała pod pseudonimem Laure i też zmarła na gruźlicę w 1938 roku. Wtedy wszyscy chorowali na gruźlicę, nie było szczepionek. Bataille. Ukryty przekaz od nas. Ukryty przekaz. Bataille zresztą opowiada o swojej przyjaciółce w autobiografii Le Coupable, czyli winowajca. I pisze o niej: śmierć rozdarła ją w 1938 roku. Ale w wyroku śmierci jest też ślad innej kochanki Bataille'a i jednocześnie przyjaciółki Blanchota, Denise Rollin, która była zafascynowana Laure, czyli pod tym pseudonimem pisała Colette Peignot. I ona, ta postać jest prototypem Natalii. Natalii, tej centralnej postaci kobiecej w drugiej części dyptyku. Natalii jest tłumaczką w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jest postacią bardzo zwodniczą, enigmatyczną, właściwie kimś w rodzaju femme fatale. I zresztą to ona na własne życzenia, jednocześnie ustanawiając jakiś Jungtim, robi wbrew narratorowi, każe sobie zrobić odlew dłoni. I tutaj jest to swego rodzaju rym narracyjny, gipsowy odlew dłoni. N każe zrobić sobie gipsowy odlew i twarzy, i rąk. Tam jest namacalny zresztą ślad Colette Peignot, dlatego że tam się pojawia ten motyw róży. I właśnie u Bataille'a, który relacjonuje śmierć Colette Peignot, czytamy właśnie o tym, że to były w ogóle ostatnie słowa wypowiedziane przez Laurę. I to samo pojawia się właśnie w wyroku śmierci. A tak myśląc o tych kobietach, to ja bym to chyba łączył jednak z tą refleksją o śmierci, czy też o umieraniu, nie? W tym sensie, że
że tak jak Blanchot w innych swoich tekstach też pisze o śmierci jako o takim doświadczeniu oczywiście niedoświadczalnym, prawda? To co Ania powiedziała, że możemy doświadczyć umierania, ale nie samej śmierci. I w tym momencie jakby śmierci jakby w ogóle możemy doświadczyć tylko u drugiego człowieka, u innego. I jakby u Blanchota ta kobieta w ogóle jest jakby figurą innego, tak? Figurą spotkania z innym. Ale nie? We wszystkich prawie językach śmierć jest rodzaju żeńskiego. Jest rodzaju żeńskiego, poza niemieckim. La morte, nie? Tak. Ale w tych językach po polsku też jest śmierć jest kobietą. Skorzystam z okazji i zapytam, czy nie mamy jakichś pytań od publiczności. Nie mamy, ale jestem gotowy na to, świetnie. Jeszcze jestem paru rzeczy ciekaw. Tropimy te różne powiązania autobiograficzne, biograficzne i pani opowiadała o tym, że tam się coś nie zgadza w tej chronologii, że jakby powinniśmy być podejrzliwi. I pyta pani w posłowie, czy to nie jest przypadkiem celowy zabieg Blanchot, ale może nie jest, może mu się coś po prostu pokiełbasiło. Jak mamy to czytać? Czy on był takim, nie wiem, literackim zgrywusem i chciałby nas nabrać? Chyba w ogóle nie był zgrywusem. No właśnie, wydaje mi się, żeby... Nie, ja myślę, że on chciał w ten sposób pomieścić w jednej postaci umierającej J zmieścić parę doświadczeń własnych i doświadczeń Bataille'a, ponieważ te wszystkie śmierci się nałożyły i stopiły w jedną figurę retoryczną, którą jest J, prawda? Czyli tą postacią, która umiera. Jednocześnie jest to bardzo logiczne, jeśli pomyślimy właśnie o tych jakby zasadach pisania tworzenia tej literatury autentycznej, o których mówił Blanchot. Nie? Jakby to o czym Ania też wspomniałaś, znaczy ten gest jakby uśmiercenia świata poprzez przeniesienie go do literatury. Nie? Jakby, więc Blanchot jakby tak sobie wyobrażam, tak? Taki gest pisarski polegający na tym, że trochę kryptonimuje tę rzeczywistość. Nie? Znaczy, że dokładam jeszcze dodatkowych przesunięć, zafałszowań po to, żeby ten gest właśnie takiego tego orfeuszowego spojrzenia, nie, na Eurydykę, tego uśmiercenia już definitywnego świata się dokonał. Nie? Znaczy to, przepraszam, że znów nawiążę do Prusta, ale ostatnio sporo o nim myślałem. Więc w sensie, po co Prust zamienia matkę na babkę, nie? W poszukiwaniu straconego czasu. To co, doświadczenia swoje z matką przenosi na doświadczenia z babką. Nie? Jakby czy to jest pusty gest? Nie, no, wiadomo, że za tym się wiele kryje, ale też jakby to przesunięcie pozwala na taką właśnie na takie dopełnienie fikcjonalizacji. Nie? Żebym to był ja, ale żebym to nie był już ja. Nie? Tak sobie to wyobrażam. Tak, pomyślałem, że to jakiś rodzaj takiej metonimizacji dziwnej właściwie. To jeszcze bym się chciał cofnąć do początku samego tej powieści. Jest tutaj taki jakiś mocno poruszający fragment na początku. Narrator mówi, będę pisał swobodnie, pewien, że ta opowieść dotyczy tylko mnie. Prawdę mówiąc, mogłaby się zawrzeć w 10 słowach i właśnie to czyni ją przerażającą. Jest zaledwie 10 słów, które mogę wypowiedzieć. Mierzyłem się z tymi słowami przez 9 lat. I jakby okej, oczywiście mamy tu więcej niż 10 słów, ale jednocześnie jest to super skondensowana powieść, o tym mówiliśmy i to nawiązujemy do Prusta ciągle, ale to jest absolutne przeciwieństwo tego rozbuchanego traktatu, prawda? Tylko jakieś takie absolutne minimum. I czy to chodzi o to, że te słowa po prostu nie są w stanie oddać tej rzeczywistości, czy ich używanie właśnie jakoś tak odbiera tej rzeczywistości, no nie wiem, rzeczywistość, tak jak mówimy, prawda, że te słowa są takim zabijaniem, no to może o to chodzi.
Dlaczego on o tych 10 tak... To jest w ogóle jeden z takich elementów, które tu się też jakby powtarzają. To się wielokrotnie pojawia taki motyw zawiedzionego oczekiwania czytelnika. Bo ja sobie czytam to, nie? 10 słów, no i liczę, że on kiedyś powie, o jakie 10 słów prawda, chodzi. Ale oczywiście nie. I pojawiają się te motywy tego, no tutaj wydarzyło się coś takiego, o czym w tej chwili nie mogę powiedzieć, ale powiem później. Nie? No i dochodzimy do tej ostatniej strony powieści. Nie. No to się tam wie o tym jeden człowiek, dwóch ludzi, ale chyba jednak tylko jeden. Koniec akapitu, w ogóle koniec całej historii. Nie? Jakby to, on cały czas jednak trochę nas podpuszcza, więc jakby to... No ale jednocześnie chcę nam powiedzieć, że fikcja literacka to jest swego rodzaju kłamstwo. I on w to kłamstwo nie będzie brnął. Kłamstwo zwykle służyło do demaskowania kłamstwa społecznego. Jego tego typu literatura, takiej fikcji literackiej, która by cokolwiek demaskowała w świecie zewnętrznym i w stosunkach panujących w tym świecie, w ogóle nie interesuje. On chce demaskować inne kłamstwo, które jest skutkiem, rezultatem nieautentycznego użycia języka. Język nie ma bawić, język nie ma opisywać rzeczywistości. Język ma prowadzić wprost do jakiegoś przeżycia metafizycznego. A jednocześnie wydaje mi się, że bardzo ciekawy jest czytać ten tekst w perspektywie dzisiejszej, współczesnej literatury. W tym sensie, że to jest tekst, który ma wszelkie jakby pozory takiej prozy autobiograficznej, intymistycznej. I współczesny pisarz po prostu pojechał z takim ekshibicjonizmem oczywiście, nie? A Blanchot wszystkie te tropy myli po prostu. A jednocześnie właśnie kiedy czytamy te zwierzenia współczesnych pisarzy, no to jakby czujemy, że to jest jednocześnie, mimo iż mamy tam wszelkie detale dotyczące życia prywatnego, czujemy, że to jest jednak taka gra właśnie z publicznością. A tutaj nie mamy żadnych detali, a jednocześnie mamy wrażenie, że to jest o wiele bardziej autentyczne od tego, co zdarza nam się współcześnie czytać. Okej, okay. Jeszcze, bo mówiliśmy chwilę o tytule tej powieści. Tak. I opowiedziała nam pani o pewnej dwuznaczności, która za nim stoi. Ale chciałbym popytać o inne jakieś zagwozdki translatorskie. Jak się pani tłumaczyło tę powieść? Jakie były wyzwania, jakie były trudności? A może nie było żadnych? To znaczy po doświadczeniu z Tomaszem Mrocznym to naprawdę była to chwila wytchnienia. To może pod sam koniec on już zaczyna budować tak zdania, jak budował zdania w Tomaszu Mrocznym, kiedy nie bardzo wiemy, w którą stronę on zmierza. I może ta sama końcówka była dla mnie jakimś wyzwaniem. Natomiast po tym doświadczeniu to już... Ja to przetłumaczyłam bardzo szybko. Ja to przetłumaczyłam w ciągu 6 tygodni. Oczywiście później jeszcze... Ale każda następna książka pisarza, z którym tłumacz już miał do czynienia, no jest czymś łatwiejszym, bo mniej więcej wiemy, jaki jest zasób jego języka, słownictwa, metafor, środków stylistycznych, więc to wraca się do czegoś, co się już zna. To już nie jest, ale trzeba też przyznać, że podobnie jak wielu innych pisarzy, z którymi miałam ten przywilej obcować, on wie, co pisze. Dobrze ma, trzyma pióro mocno w ręku, także tam nie miałam tego typu obaw, że nie rozumiem tekstu i ten tekst bełkocze. Tak nie było, bo nie ma nic gorszego dla tłumacza niż autor, który bełkocze,
który źle pisze, który nie wie, dokąd zmierza. Ja mam wrażenie, że on świetnie wiedział, co robi i dokąd chce zmierzać. Oczywiście, że wyprowadza czytelnika cały czas na manowce, mówiąc dzisiejszym językiem, no kpiąc sobie z jego oczekiwań właśnie takiej lektury, która by spełniała jakieś oczekiwania, nie wiem, przyjemności z lektury, jakiejś rozrywki. To nie ma być rozrywka. Pisanie jest rzeczą śmiertelnie poważną, tak jak umieranie. A ja mogę zadać pytanie jako na przykład słuchacz? Najbardziej. Tak, bo jednak się zastanawiałem właściwie, Ania, czemu ty tłumaczyłaś tego Blanchota? Znaczy, czemu go wybrałaś? Bo jednak tak myślę o innych autorach, których tłumaczyłaś, wiesz, no, Keno, Gadda, Potocki. Ale to są tacy autorzy, no świetni, ale tacy powiedziałbym trochę przygodowi jednak w tym sensie, że tam się dużo dzieje cały czas, wiesz, jest akcja, jest fabuła, nie? Ten Blanchot mi się wydaje, że on się jednak wyróżnia na tle innych autorów, których tłumaczysz. I skąd on się wziął u ciebie? Ciekawość. Ciekawość, w jaki sposób można się poruszać w takich rejonach literatury, które są zaprzeczeniem literatury, bo to jest swego czasu, swego rodzaju negacja literatury, fabuły, opowiadania, przygody. W jaki sposób można się zmierzyć z taką ascezą, stanie czystym. Jeszcze ja, jeszcze jedno ode mnie, bo nie mamy od publiki, mamy, No to ja i tak się nie powstrzymam i zadam to pytanie. Czy ma pani jeszcze dalsze plany na Blanchot jakieś? Na czy coś razie? Z nim można w ogóle fajnego zrobić? Można, oczywiście, chociaż Blanchot sam powiedział, że pisarz nie ma nic do powiedzenia, ale zawsze powinien wypowiedzieć to, czego nie można wypowiedzieć. Oczywiście jest taka książka Un pas au-delà, czyli krok na tamtą stronę, która jest złożona z fragmentów, bo to jest charakterystyczne dla trzeciej fazy jego twórczości, kiedy on przestał pisać książki otwarcie eseistyczne i książki o innych pisarzach i książki, które są prozą, ale rzucał te fragmenty takie nieciągłe, oderwane. To jest dosyć spore i to jest ciekawe. To są, no, też jest bardzo dobra książka eseistyczna L'Amitié, z której pochodzą zresztą dwa teksty, które wybrałam do numeru o Camusie. Blanchot pisał o Camusie, pisał o upadku, bardzo dobry tekst. Więc myślę, że to byłoby na pewno do przełożenia. On miał bardzo dobre pióro krytyczne. Bardzo dobre, bardzo, bardzo takie analityczne. Dobrze i ciekawie pisał o pisarzach. Oczywiście doszukując się tego, czego sam poszukiwał, no, ale zawsze piszemy i mówimy więcej o samych sobie niż o przedmiocie. Pisarz zawsze mówi o sobie, nawet jeżeli zataja część swojej biografii. Nawet jeżeli nie mówi wprost, mówi zawsze o sobie. Okej, czy... Halo, słychać mnie? Kuba Koral pyta, czy przygotowuje pani jakieś inne tłumaczenia Blanchota, albo nosi się z takim zamiarem? No, przepraszam pana Jakuba, że mu zjadłem to pytanie. Tak, pytanie, na pytanie odpowiedź już była, więc myślę, że ta książka L'Amitié byłaby ciekawa do przetłumaczenia. I Un pas au-delà. W takim razie myślę, że zostawimy państwa ze sporą zagadką wciąż, jaką jest ten wyrok śmierci. Mam nadzieję, że udało nam się państwa zachęcić do sięgnięcia po tę powieść. Naprawdę nie jest długa, więc może to jest kolejna zachęta. A mówiąc na poważnie, jest to na pewno niesamowicie ciekawe czytelnicze wyzwanie. Także bardzo zachęcam, żeby po nią sięgnąć i pięknie dziękuję państwu za tę dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy.